Ty mi dary, coś go stworzył i ocalił, a czemuż by cię nie chwalił? Coś go stworzył i ocalił, a czemuż by cię nie chwalił? W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami. Kolejnego dnia naszego pielgrzymowania spotykamy się przy ołtarzu Chrystusa, aby składać Bogu dziękczynienie za wszelkie łaski, które otrzymujemy z Jego dobrodziejstwa, ale jeszcze bardziej Boże prosić o potrzebne dary i łaski dla nas wszystkich tutaj, którzy jesteśmy, ale także dla naszych bliskich, dla tych, którym obiecaliśmy naszą modlitwę. Intencje tej mszy świętej. Ja modlę się w intencji dziękczynnej za wszystkie łaski z prośbą o dalszą opiekę, miłość, zgodę, zdrowie dla rodzin Szymona, Gabrieli, Bartłomieja, Dominiki i Aleksandry oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla córki Elżbiety i jej dzieci. Ksiądz Krzysztof, o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla Zofii i Janusza i ich synów, 55. rocznicę ślubu jubilatów, za rodzinę Śląskich oraz za świętej pamięci Bolesława. Ksiądz Adam ofiaruje tę mszę świętą. Ksiądz Mariusz, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Haliny i rodziny Gibasiewiczów, oraz z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Alfredy, dla Alfreda i rodziny Drewnickich. Ksiądz Bartosz, o błogosławione owoce kończącej się pielgrzymki dla pielgrzymów z Otwocka. Ksiądz Robert, w intencji pielgrzymów z Ostrowca Świętokrzyskiego i Kunowa oraz Szkoły Katolickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ojciec Wojciech, o błogosławieństwo Boże dla rodzin Żółty, z Kowalczyńskich, Niemczenko i Korabiak. Ksiądz Waldemar z diecezji kaliskiej, dziękując Matce Bożej za rodzinę i wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowe dziecko dla bratowej, bezpieczny przebieg ciąży, sprawny poród i błogosławione życie dla niej. Przedstawiamy także nasze osobiste prośby i błagania. Abyśmy mogli godnie w tej mszy świętej uczestniczyć, przepraszajmy Boga za nasze słabości, zaniedbania i grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś także naszą Matką. Spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, jeśli pozwolicie się prowadzić Duchowi Świętemu, nie będziecie podlegać prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za szczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam,
jak to już zapowiedziałem. Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy naczą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniem. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Oto Słowo Boże. Dasz światło życia idącym za Tobą. Dasz światło życia idącym za Tobą. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Dasz światło życia idącym za Tobą. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, a wszystko, co czyni, jest udane. Dasz światło życia idącym za Tobą. Co innego grzesznicy są jak plewa, którą wiatr rozmiata, albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, a droga występnych zaginie. Dasz światło życia idącym za Tobą. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Moje owce słuchają mego głosu, ja znam je, a one idą za mną. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I słowem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział: biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz. On odparł: i wam, uczonym w prawie, biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. Oto słowo Pańskie. Ewangelii zgładza naszych grzechów. Usiądźmy na chwilę. W ostatnich dniach zatrzymujemy się nad słowem z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Rozważamy także Ewangelię świętego Łukasza. Chcemy kierować się tym Bożym Słowem w naszym codziennym życiu. Święty Paweł przypomina nam, że zostaliśmy zrodzeni z Ducha. Mamy życie z Ducha i do Ducha powinniśmy się stosować. Jednocześnie ukazuje, jakie uczynki wynikają z ciała, a jakie uczynki wynikają właśnie z Ducha. Niech to przypomnienie świętego Pawła pomoże nam w codziennym może rachunku sumienia, by zobaczyć, jakie są moje uczynki.
czy te, które wynikają z ciała, czy te, które wynikają z ducha. Niech tymi uczynkami będzie miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Starajmy się tak żyć w naszym codziennym życiu, tak wypełniać nasze życiowe powołania, aby rzeczywiście te owoce ducha były obecne w naszym życiu i też by były widoczne dla tych, którzy z nami żyją, wobec których mamy świadczyć. Psalm dzisiejszy, pierwszy psalm z Księgi Psalmów, mówiący nam właśnie też, jak nie powinien postępować człowiek, a z drugiej strony, jak powinien postępować. Te dwie drogi, które ukazuje psalmista. Najpierw mówi, że szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi, nie zasiada, a później ukazuje nam, co powinniśmy robić. W prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Trzeba nam zatrzymywać się nad Bożym Słowem, czy to podczas liturgii, czy podczas osobistego czytania Pisma Świętego, rozważania go, by rzeczywiście starać się żyć z nim na co dzień. I święty Łukasz przekazuje nam te słowa, mocne słowa Chrystusa. Biada wam faryzeuszom, i to potrójne biada, i następnie biada wam uczonym w piśmie, bo nie zachowujecie tego, czego nauczacie, bo zatrzymujecie się na tym, co nieistotne, a pomijacie to, co powinno być istotne w życiu. I to biada niestety, ale może odnosić się również do nas, którzy w codziennym życiu całkowicie inaczej postępujemy. Może byśmy chcieli zachować Boże przykazania, kościelne przykazania, kierować się nauką katechizmu w codziennym życiu, a całkowicie inaczej to wygląda. Dlatego potrzeba nam, abyśmy właśnie korzystając z takich chwil, jak te dzisiejsze, czy te dni pielgrzymki, zobaczyli to w tej chrystusowym świetle, chrystusowej Ewangelii i podjęli nawrócenie. Do czego wzywa nas Matka i nasza Królowa Fatimska? Szczególnie zwróćmy uwagę to, co było w dzisiejszej kolekcie. Boże, Ty rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś także naszą Matką. Oczywiście jest ten mocny element, że Maryja jest naszą Królową. I to jest prawda. I potrzeba Królowej słuchać, potrzeba jej być posłusznym, potrzeba, abyśmy przyjmowali jej wskazania i jej zachęty. Ale przede wszystkim, abyśmy zobaczyli w Maryi naszą Matkę, która troszczy się o swoje dzieci, która wzywa do pokuty. Wczoraj nasza wspólnota, nasza grupa pielgrzymkowa przeżywaliśmy drogę krzyżową, gdzie motywem właśnie były te słowa Maryi: nawracajcie się i odmawiajcie różaniec. I to jest wezwanie, które ciągle jest aktualne. Ponad 100 lat to wezwanie Maryi brzmi w Kościele, brzmi w naszych domach, brzmi w naszych rodzinach, przede wszystkim niech brzmi również w naszych sercach. Nawracajcie się. Nawracajcie się i odmawiajcie różaniec. Niech ta modlitwa, szczególnie w miesiącu październiku, ale nie tylko, zawsze będzie obecna w naszym życiu. Czy chociażby dziesiątek różańca, czy może całą część różańca. Piękne świadectwa ze wspólnot, z których są nasi pielgrzymi, jak w parafiach odmawiają różaniec. Codziennie przed mszą świętą wieczorną, w niektórych poranną, w ogrodzie różańcowym codziennie 20:30, codziennie, dzień powszedni, czy świątek, czy niedziela, czy zima, czy lato, odmawiają różaniec. Angażują się w to, odpowiadając na to wezwanie Maryi. Nie wiem, czy może słyszeliście takie tłumaczenie wyrazu matka. To już dawno było, kiedy jeden z naszych księży wikarek właśnie przekazał nam to nawet w takiej piosence. M oznacza miłość, A dobroć anioła, T troskę codzienną, K krzyż w pocie czoła, A które kończy to piękne wezwanie, to jest nasze święte apostołowanie. Niech to będzie obecne w naszym życiu. Amen. W tym świętym miejscu, w którym objawiła się dzieciom niepokalana dziewica, módlmy się za braci i siostry do Boga naszego Ojca, który dał nam Maryję, Matkę swego Syna,
za naszą matkę. Módlmy się za cały lud Boży, aby idąc za wezwaniem orędzia Maryi, w duchu prawdziwej pokuty i modlitwy pracował z pełnym poświęceniem na rzecz odnowy współczesnego świata i rozszerzania Chrystusowego Królestwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy pełnią w Kościele jakąkolwiek misję, aby zjednoczeni z Maryją umieli z wiarą słuchać, kochać i głosić Słowo Boże z coraz większą gorliwością. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rządzących państwami, aby wprowadzali na świecie sprawiedliwość i pokój, a współpracując ze sobą doprowadzili do sprawiedliwego podziału dóbr pomiędzy wszystkich mieszkańców ziemi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich cierpiących, aby zjednoczeni z Maryją, pocieszycielką strapionych, odnaleźli w braterskiej miłości i kontemplacji Chrystusowego Krzyża siłę w drodze ku życiu wiecznemu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich naszych drogich zmarłych, zmarłych z naszych rodzin, za dusze w czyściu cierpiące, aby miłosierdzie Boga otworzyło im bramy nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I módlmy się za nas tu zgromadzonych, za nasze rodziny, za nasze parafie, za naszych bliskich, w tych wszystkich intencjach, które zanosimy przez ręce Maryi przed tron Boga Najwyższego, aby za wstawiennictwem Pani Fatimskiej odnaleźli pokój serca i doświadczyli łaski płynącej od Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże nieskończenie dobry, który wysłuchujesz próśb Twojego ludu za przyczyną Maryi, Matki Twojego Syna i Matki Kościoła. Usłysz nasze błagania i przymnóż nam wiary przez Chrystusa, Pana naszego. Z rąk kapłańskich przyjmij, Panie, tę ofiarę chleba i wina. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, będziemy Twoją miłością trzymać świata. Ja zawodzę ziemi i pracę ludzkiej, którego poczułem się, aby stał się dla nas nowym życiem. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone, oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy.
Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa, ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości. Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem miejscowym oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami oraz ze wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. U drzwi Twoich stoję, Panie. U drzwi Twoich stoję, Panie. Czekam na Cię, zmiłowanie. Czekam na Cię, zmiłowanie. Thank you.
Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Prośmy o pokój na świecie, szczególnie w Ziemi Świętej, w Ukrainie. O zgodę w naszej Ojczyźnie i wołajmy: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i kapłanom, i wszystkim pielgrzymom, i na dalsze nasze pielgrzymowanie. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.